Żona policjanta wygląda przez okno i krzyczy do męża leżącego na kanapie. Józek, tam ktoś kradnie auto. No to co? Po dziesięciu minutach. Józek, ale to nasze auto. Policjant wybiegł na podwórko, po chwili wraca do żony. Złapałeś złodzieja? Nie, ale zapisałem numery samochodu. <grywa> Jedzie facet tirem przez miasto, przejeżdżając pod mostem zaklinował się. Przyjechała policja i policjant pyta. Co, zaklinowało się? Nie, kurwa. Most mi mi paliwa zabrakło. Policjanci zostali wezwani na miejsce zdarzenia. Oglądają ciało kobiety w wieku mocno zaawansowanym. Ciało znajduje się w ubikacji z głową w sedesie przytrzaśniętą deską klezotową. Policjanci postanawiają przesłuchać gospodarza domu na okoliczność zdarzenia. Czy znał tu pan kobietę? Tak, to moja teściowa. Zdichu sprawa jest jasna. Pisz. Przyczyna zgonu? Śmiertelne zatrucie domestosem w trakcie czyszczenia toalety. Stary, wczoraj ukradli mi auto. No i co, dzwoniłeś na policję? No jasne, no i co powiedzieli? Że to nie oni. Ja! Komendant policji strofuje swoich podwładnych. Jak mogliście dopuścić, aby wymknął się wam ten groźny przestępca? Przecież mówiłem wyraźnie, abyście obstawili wszystkie wyjścia. Ale on widocznie wymknął się wejściem, odpowiada jeden z policjantów. Dwóch młodych policjantów dostrzega późnym wieczorem młodą kobietę stojącą pod latarnią. Co pani tu robi? Pytają jej. A ja tak sobie się chodzę od latarni do latarni, odpowiada kobieta. Policjanci zasalutowali i odeszli po kilku minutach jeden z nich pyta drugiego. Ciekawe jaki zawód wykonuje ta piękna młoda kobieta. No mówiła przecież, że chodzi od latarni do latarni, chyba jest elektromonterem. Policjant z trzoną wybrali się na balet jezioro łabędzie. Policjant oczywiście zaraz zasnął, gdy przedstawienie się skończyło, żona delikatnie go budzi. Jak tam przedstawienie? pyta się policjant. Nawet udane, w tym teatrze występują bardzo kulturalni ludzie. Żeby cię nie zbudzić, tęczyli cały czas na paluszkach. Dwaj policjanci, będąc na delegacji, nocowali w hotelu. Jeden z nich miał pokój 23, a drugi pokój numer 24. Po pracy wybrali się do kościoła. Po skończonej mszy, ksiądz mówi: Przekażcie sobie znak pokoju. Policjanci spojrzeli na siebie i mówią: 23-24. Pewnego dnia w szkole pani podała ciekawy temat lekcji: zwierzęta. Później zaczęła pytać dzieci: Wojtku, jakie odgłosy wydaje kotek? Wojtek odpowiedział: Miał, miał. Potem zapytała Kasię, jakie odgłosy wydaje krówka. Muu. Pani zapytała się Jasie, Jasiu, jakie odgłosy wydaje pies? Jak to jakie? Na no, maskę, ty skurwy, senu, Na ruchliwym skrzyżowaniu stoi młoda, ładna policjantka i kieruje ruchem. Nagle stwierdza, że zaczyna się u niej okres. Niestety, jej służba będzie trwała jeszcze 5 godzin, a ona nie ma nic przy sobie, co by mogło pomóc jej w tej sytuacji. W tej rozpaczliwej dla siebie sytuacji łapie się za krótkofalówkę i łączy z dyspozytorem w komendzie. Przez radio zgłasza się kolega Józek. Józek, możesz coś dla mnie zrobić? Dla ciebie wszystko. Słuchaj, ja stoję na skrzyżowaniu, moja służba kończy się dopiero za pięć godzin, a ja dostałam okresu i nie mam nic przy sobie. Możesz sobie to wyobrazić? Czy mógłbyś mi jak najszybciej przywieźć moje tampony? Znajdziesz je w moim biurku w prawej górnej szufladzie. Proszę cię bardzo, pośpiesz się. Policjantka nadal kieruje ruchem. Mija jedna godzina, mija druga. Dopiero po trzech godzinach przyjeżdża radiowóz na sygnale. Hamuje z spiskiem ochpon, wychodzi z niego uśmiechnięty Józek. Z daleka już wymachuje zadowolony pudełkiem z tamponami. Józek, ty jesteś dupa okropna. Prosiłam cię przecież, żebyś się pośpieszył. Gdzieś tak był długo. Jakby ci to powiedzieć. Jak przez radio podałaś, że masz znowu okres, to najpierw przyleciał ucieszony kazik z kartonem szampana. Potem uradowany Tomek postawił skrzynkę piwa. Szczęśliwy Franek zafundował parę butelek dobrego wina. No i muszę Ci uczciwie powiedzieć, że i mnie kamień spadł z serca.